kazanie dzisiaj, napisałem sobie, co się robi w trudnym czasie. I to akurat byłem na wyjeździe u szwagra i spać nie mogłem w nocy, więc kazanie pisałem. Rano byłem wykończony, bo nie spałem, jeszcze mnie krzyż bolał, kręgosłup, więc raczej średnie przeżycia miałem. Ale tak sobie pomyślałem, co się robi w trudnym czasie? No, choćby to, że mnie boli kręgosłup na przykład, nie mogę spać, co robię w trudnym czasie? Mogę zacząć biadolić, mogę zacząć narzekać, a mogę zacząć pisać kazanie. Kazanie oczywiście o biadoleniu, tak? Nie. Kazanie właśnie o tym, taką naprawdę nie myśli, żebyśmy skonfrontowali się z tym, jak my się zachowujemy w trudnym czasie. Tak naprawdę powiem wam, że to jest dwubiegunowe, bo zachowanie w trudnym czasie jest uwarunkowane tym, co robiliśmy przed tym trudnym czasem. Strażak, który jedzie do pożaru, najpierw musi sobie tam nabrać wody w te wozy strażackie, bo jeżeli jest już pożar, no to trudno, żeby wtedy szukał stanu jakiegoś. Jak się pali, to trzeba gasić. Więc przygotowanie do pewnego trudnego czasu jest niezwykle ważne. A tak zupełnie na luzie zacząłem pisać po kolei, co się dzieje w naszym życiu, kiedy jest trudny czas. Czyli wziąłem z Biblii kilka zachowań bohaterów biblijnych, którzy w różny sposób się zachowywali. Najpierw z Księgi Kaznodziei przeczytam 8 rozdział 9 werset. Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki. A bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają. Nikt nie jest zwolniony od walki. Więc jeżeli myślimy, że wybłagamy Boga o jakieś życie sielankowe, to jest jakaś bzdura. To nie wiem, czy znacie chociaż jednego bohatera biblijnego, który miał sielankowe życie? Takiego pozytywnego bohatera biblijnego. Bo źli to zawsze źle kończyli przy okazji, także to nawet nie ma co wspominać o dobrym życiu. Czy znacie chociaż jednego takiego sielankowe życie? Najwspanialszy nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, czy miał sielankowe życie? Nie, ale na pewno radości w Bogu. Czyli przeżycie z Bogiem jest niezależne od tego, co się dzieje dookoła nas. I my pomimo trudności możemy mieć tyle radości, że ludzie, choćby mieli wszystko z tego świata, to nie będą mieli takiej radości i takiego pokoju, jaki my możemy mieć. Tylko my musimy zmienić to myślenie. Bóg jest naszym źródłem, celem, On jest sensem naszego życia. Natomiast te rzeczy dookoła, one się pojawiają, znikają. Dziś są, jutro ich nie ma. I pierwsze, tom na piasku i na skale. Przeczytam tą historię, bo to ona się zaczyna od takich słów. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział od 46 do 49. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? I dopiero jest ta historia. Czyli ta historia mówi o tym, że ludzie nie słuchają tego, co mówi Pan Bóg. Czyli w trudnym czasie oni są kompletnie nieprzygotowani. Dlaczego? Bo nie słuchają. I Jezus, kiedy opowiada tą historię, to on ją jako przestrogę opowiada. I mówi, słuchajcie, przychodzi trudny czas. I zależnie od tego, jak wy dziś się będziecie zachowali, tak będzie później w trudnym czasie. Ja powiem tak, może jest teraz taki trudny czas, bo Bóg go zapowiedział, że nam nie popuści, że będzie ocaniał fundamenty naszego życia. Więc ja się bardzo z tego cieszę tak naprawdę, bo wolę żyć, choćby mnie coś tam przycisnęło, ale żebym stanął na nogi i prosto chodził duchowo, niż żebym w takim, wiecie, błogiej nieświadomości żył byle jak i na końcu się okaże, że moje życie było bez sensu tak naprawdę. Niby po ludzku nawet mogło być dosyć dobre, ale po co mi takie życie, w którym Bóg nie jest uwielbiony. I zobaczcie. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Potem jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w dom, ale nie mógł go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły wody i wnet runął, a upadek domowego był zupełny. Czyli zupełny upadek. I słyszycie, tu jest napisane, że każdy, dotyczy to każdego. I budowanie dobre oznacza tak, że muszę się dokopać do fundamentów. Ja już opowiadałem, jak kiedyś byłem w Grecji, to widziałem miejsce, to było morze ze 100 metrów szerokości, był normalny most, byłem zdziwiony, czemu most jest za nie droga. I dopiero osoba, o której byliśmy, ona powiedziała, że tu
na zimę, to jest jesień, zima, takie trzydniowe, trzy, cztery dni mają takie ulewy, że całe te 100 metrów to płynie woda prosto do morza. Więc cokolwiek tam będzie na drodze tej wody, nic się nie ostoi. A normalnie, gdy ja jechałem, było ciepło, no to był zwykły grunt, no tak jakbyście mieli taką, nawet tam nie było krzewów w tym miejscu, bo ta woda zawsze wypłucze te wszystkie krzewy, jest takie puściutkie miejsce, równe, więc wydawało mi się bardzo fajne miejsce na dom. No i wiecie, te różne kamienie też już posprzątane, takie równiejsze trochę teren był. Więc wydawało mi się, że będę małym nakładem siły buduje pięknie sobie dom. A się okazuje, że nie. Że to jest zagrożenie, którego ktoś nieopatrznie budując tam dom nie przewiduje. I my musimy patrzeć trochę do przodu. Bracie i siostro, co będzie z tobą za 5 lat, za 10, za 20? Co będzie, jak się zestarzejemy? Jak może kondycja nam się pogorszy? Może będziemy mniej sprawni fizycznie? Co zrobimy, jak nie będziemy blisko Pana Boga? Jeżeli dziś sprawni ludzie narzekają, to co będą robili, gdyby będą mieli 70 i się gorzej będą czuli? I Jezus nie powiedział tutaj, że to chodzi o ludzi, którzy Go kompletnie nie słuchają. Chodzi o ludzi, którzy Go słuchają, ale nie wykonują. Wiecie, to jest ogromna różnica. Dlaczego? Bo człowiek, który nie słucha Pana Boga, on no po prostu nigdy Go nie słuchał. Więc nawet się nie ustosunkowuje do informacji, które Bóg daje, bo on nie rozważa tego. Najgorszym przykładem złego życia to jest człowiek, który słyszy Boże Słowo i Go nie wykonuje. I w złym czasie przychodzi burza, przychodzi woda, przychodzi powód i upadek tego domu jest zupełny. Tam nie ma co zbierać. Wczoraj była informacja o jakiejś trąbie powietrznej, zapomniałem tej miejscowości, że tam takie domki holenderskie, kampingowe były, to po prostu nie było nic, zniknęło. Co to oznacza? No, że nie przewidzimy mnóstwa rzeczy nawet związanych z przyrodą. Nie przewidzimy przyszłości, nie przewidzimy, co się będzie działo w kraju, na świecie. Kto koronawirusa przewidział, że przyjdzie jakaś pandemia i że może nawet aż tylu ludzi nie umiera, ale konsekwencje są okropne. Tak jak mówił pastor Gideon, że ludzie z głodu zaczną umierać, bo nie ma pracy i ludzie nie mają co jeść. I jak myślicie, czy taki człowiek, który ma rodzinę, jest ich pięcioro i oni nie mają co jeść, jak on się czuje wtedy? Jak nie ma gdzie tych pieniędzy zdobyć, nie ma gdzie tego jedzenia zdobyć. Czyli mamy tutaj, że człowiek w złym czasie siedzi niby w domu, myśli, że jest bezpieczny, a on nie ma żadnego bezpieczeństwa. I bracia i siostry, to jest okropny stan, jeżeli ludzie myślą, że są bezpieczni, a oni nie mają bezpieczeństwa w Chrystusie. I jest okropnie, jeżeli człowiek myśli, że jak pójdę do kościoła, to jestem bezpieczny. Bracia i siostry, chodzenie do kościoła to jest takie, no nazwę to może, no trochę przychodzimy do jadłodalni, przychodzimy do pospołecznych z braćmi i siostrami, przychodzimy po prostu posilić się Bożym Słowem, przychodzimy uwielbić Pana Jezusa, ale to nie wystarcza, my później musimy żyć. W niedzielę się fajnie żyje, prawda? Mi się bardzo fajnie w niedzielę żyje. Słuchajcie, w niedzielę widzę braci i siostry, porozmawiam sobie, pośmieję się, pomodlę się z braćmi i siostrami, żyć mi się chce. Ale później przychodzą często różne normalne, zwykłe, codzienne obowiązki, problemy i wtedy już nie jest tak różowo. I wtedy nie jest tak wesoło. I teraz, jeżeli ja się nie przygotuję, nie nakarmię Bożym Słowem, no to skąd ja mam energię brać? I jeżeli są chrześcijanie, którzy na przykład nie chciałoby się nawet na nabożeństwo przyjść, to ja im nie wróżę dobrej przyszłości. No w ogóle to słowo wróżę jest nie na miejscu. Dlatego, ale nie widzę dobrej przyszłości. No jak, jeżeli ktoś nie ma siły dojść na nabożeństwo? No oczywiście może się zdarzyć, że ktoś jest akurat chory, to się będziemy o niego modlili. Ale teraz ludziom się po prostu nie chce. Ale chciałoby się wielkich rzeczy. Chciałoby się Bożego działania. Chciałoby się, żeby Bóg odpowiadał, zanim zawołał. Chciałoby się mieć sny i wizje od Pana Boga. Przeróżne Boże działanie w naszym życiu. No ale bracia i siostry, trzeba inwestować w Boże Królestwo. Amen. Wiecie, że Pan Jezus miał zwyczaj chodzenia do synagogi? On miał zwyczaj. Ktoś powie, że miał takie utarte ścieżki. Tak, miał utarte ścieżki. Sobota, szabat, to było miejsce, gdzie on szedł do synagogi. Po prostu zawsze tam był. Później inna postawa. Czy mamy postawę zwykłego braku przewidywania, jakiegokolwiek przewidywania. Bracie i siostry, jak żyjesz tylko dniem codziennym, to ci współczuję. Ty musisz pomyśleć, co będzie z tobą w przyszłości. Na przykład,
Jeżeli dzisiaj nie żyjesz z Bogiem, jak ty dzieci chcesz wychować, żeby były dobrymi obywatelami, dobrymi chrześcijanami? Jeżeli ja dzisiaj nie zainwestuję w swój własny charakter i nie przekażę tych dobrych rzeczy moim dzieciom, to jak ja mogę oczekiwać, że moje dzieci wyrosną na porządnych ludzi? No raczej rolnik, który wychodzi i nie siał, a chce zbierać, no to powiemy, że coś z nim jest nie tak. Jeżeli my nie inwestujemy, oczywiście zaznaczam, każde nasze dziecko ma różny charakter, różnie się nam rozwija, ale my mamy zrobić to, co najlepsze z naszej strony, to jest inwestycja w nasze dzieci. Inwestycja w przyszłość. Później inwestycja oczywiście w nasze wnuki. Bo bracie i siostry, jak nie wychowasz dzisiaj dzieci, bo tobie się nie chce, bo wolisz odpocząć, niech sobie dziecko tylko siedzi przy komputerze, to później to dziecko jak wychowa twoje wnuki? Dobrze czy źle? I będziesz płakał razem z dziećmi i z wnukami później, bo będą różne problemy. Ja oczywiście mówię tu takie czarnowictwo, ale tak mi się to kojarzy, że tak w życiu może być, jeżeli ja dziś nie wyciągnę rękę po to, co dobre, co od Boga pochodzi. I to dotyczy każdego z nas. A czy ktoś jest zmęczony po pracy? No pewno, że jest zmęczony po pracy. A czy ktoś może mieć gorszy czas? Pewno, że może mieć gorszy czas. A czy może nam się tak po prostu po ludzku nie chcieć? Może. I możesz się temu poddać, a możesz powiedzieć, pomimo tego, że jestem zmęczony, pomimo tego, że mi się nie chce, ja się temu nie poddam. Na ile będę szukał Boga, On mnie wzmocni i ja pewne rzeczy zrobię. Amen? Następnie, kiedy Izrael przybył do... Kiedy przyszedł Mojżesz do Izraela, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy przyszedł Mojżesz z tym poselstwem, powiedział im, co Bóg dla nich ma, oni się niezwykle ucieszyli. To była radość niewiarygodna. Przeczytam to. Księga Wyjścia, 4 rozdział 31 werset. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowę, oddali pokłon. Słuchajcie, oni byli, nawet religijnie ładnie się zachowali. Jak usłyszeli, że Bóg się o nich troszczy, że Mojżesz przyszedł z poselstwem i przyszedł z wyzwoleniem, to oni się ucieszyli, oni pochylili głowy i oddali pokłon Panu Bogu. No wydawało mi się, że on trafił na bardzo wierzących ludzi, prawda? Czy nie? No takich wierzących, oni czekali na Boga, modlili się o wolność, krzyczeli, no tak Biblia mówi, że wołanie ich dotarło do Boga. I wiecie, początek mieli bardzo dobry, czytam dalej. Gdy wychodzili od Faraona, to jest 5 rozdział 20 wersetu. Gdy wychodzili od Faraona i natknęli się na Mojżesza i Arona, którzy stali, oczekując ich, i rzekli do nich: niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sług, włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. To była ta sytuacja, kiedy Faraon powiedział: nie będzie żadnej tutaj fiesty, radości, będziecie nadal wyrabiali te cegły, jeszcze słomę sobie pozbieracie sami. To ci sami Izraelici, co przed chwilą pokłon oddawali Bogu, jak to się za nimi ujął, oni już zaczynają mieć pretensje do kogo? Do Mojżesza. No przyszedł, wzbudził w nich nadzieję, a tu nagle się okazuje, że są kłopoty. To są prawdziwie wierzący ludzie, którzy bardzo szybko pełni radości, a za dwa dni już snęcą. Możemy tak się zachowywać, bracie i siostry? Że nie przyjedzie jakiś gość, jest fajny na Bożeństwie, Duch Święty dotyka i wszyscy krzyczą: Jezu, ja Cię kocham. Za dwa dni już sam nie wie, czy kocha tego Pana Jezusa, już sam nie wie, czy on w ogóle coś chce mieć wspólnego z chrześcijaństwem. No to nie jest wiara, bracia i siostry. I Izraelici akurat no, nie są tytanami wiary. Ci biblijni Izraelici, którzy są zapisani, byli ludem wybranym, natomiast jak chodzi o ich wiarę w Boga, czy Bogu, o zaufanie, oni mieli po prostu jak na lekarstwo. I przeczytam dalej. Później, kiedy Mojżesz w 6 rozdział 9 werset mówił do nich, tak mówił Mojżesz do synów Izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Boże cuda były zapowiedziane, Bóg postanowił ich wyzwolić i to było niezmienne. I teraz, czy Bóg nie postanowił nas przeprowadzić przez to życie i przez zło, przez kolejne cienia śmierci? I teraz może mieć postawę jak Izraelici. Ciągle tylko biadolimy, smęcimy, ciągle nam się coś nie podoba i mamy wręcz pretensje: Boże, a czemuś nas wyprowadził? Izraelici bardzo często mówili tak: mało to grobów było w Egipcie, że nas wyprowadziłeś na pustynię? Co, oni marzyli o grobach w Egipcie? No kto normalny marzy o grobie? A oni mówią, groby im się przypomniały, grobów chcieli w Egipcie. Nie życia w Bogu i z Bogiem, chociaż widzieli te wszystkie cuda Boże. O grobach opowiadali Mojżeszowi ciągle.
Przyznaczysz, coś mi tak było z ich myśleniem. A jeszcze spotkałem takiego gościa, który mówi tak, po co ja tu jestem, w Egipcie było lepiej, tam groby były fajne i w ogóle robota była fajna, wszystko pasowało. Oczywiście krzyczeli, że robota nie pasuje, praca nie taka jak trzeba, ale na pustyni już wszystko pasowało. Wszystko było dobrze. Byle tylko być gdzie indziej. Oni nie chcieli wykonać pracy własnej, oni chcieli być ciągle gdzieś indziej. I jednym z elementów ucieczki, którą możemy stosować w naszym życiu, to jest ciągłe pragnienie bycia kimś innym, bycia w innym, nie wiem, w innej pracy, w innym związku, z innymi dziećmi, w innym kościele i tak dalej. To są bzdury, bracia i siostry. Tam, gdzie jesteś, gdzie Cię Bóg postawił, tam masz pracować, tam masz walczyć, tam masz żyć. Ja sobie nie wyobrażam, wiecie, jak człowiek musi być nieszczęśliwy, jak on ciągle chce być kimś innym, ciągle chce być gdzie indziej, ciągle chce mieć inną pracę, ciągle, no to, że ciągle inną żonę, to już w ogóle sobie nie wyobrażam. Bo ciągle nie taka. Przecież to jest tragiczne życie. Ale to jest takie nastawienie na ucieczkę z miejsca, gdzie powinienem coś ze sobą zrobić. Co Izraelici mieli zrobić, kiedy przyszedł Mojżesz? Po prostu oddać pokłon Bogu i cierpliwie, wytrwale, oczywiście nastawieni na obecność Bożą, żeby od Boga też usłyszeć to, co Mojżesz im mówi, żeby mieli potwierdzenie w sercu i bez względu na przeciwności trzymać się Bożego Słowa. A kiedy Mojżesz przyszedł, to było Boże Słowo dla nich. Czyli co zrobili w tym czasie? Narzekali, biadolili, upadek ducha i niewiarę. I teraz to, co mówię, to sprawdzaj swoje życie. Jak się zachowujesz, kiedy przychodzi trudny czas? Może miałeś słowo od Boga, że gdzieś Cię Bóg chce przeprowadzić, przyjąłeś je z radością, trzymałeś się go wytrwale, ale teraz po prostu, no, jadolisz i smęcisz. I mówisz, a to może były bzdury, to może to słowo, może sam wymyślił, może ktoś wymyślił, może byłem okłamany i sam nie wiesz, po co żyjesz. To jest miejsce, gdzie należy zmienić postawę z tej izraelskiej, że tak powiem, tu w czasach Mojżesza, na postawę wiary. Nie jesteśmy z tych, którzy giną, ale z tych, którzy zachowują wiarę i żyją. Amen? I to nie tylko jako napis na gdzieś tam przyklejony na lodówce, czy gdzieś napisany na kartce, tylko jako żywe słowo w naszym sercu. Następnie mamy Izraela na pustyni, gdy zabrakło wody. Co się robi, gdy brakuje wody? Trzeba poszukać winnego. Słuchajcie, jak jest jakiś problem, to trzeba poszukać winnego. To się nie robi się tak, że jak przychodzi problem, to nawet szukam Pana Boga. Trzeba po prostu marudzić, trzeba narzekać. I przybyli do miejscowości Mara, to jest Księga Wyjścia 15, rozdział 23 werset. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli napić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Myślę, że było im jeszcze trudniej, bo wiecie, jak nie widzicie wody i jej nie ma, to mówisz, nie ma wody. Ale jak widzisz, że nie możesz pić, to dopiero cię wtedy jakaś nerwica zaczyna grać. To tam byś się znalazł nad morzem. No Bałtyckie nie jest takie słone, ale te śródziemne czy jakieś oceany i to jest słone. I teraz widzisz wodę. Ja teraz się zastanawiam, co przeżywali ci wszyscy rozbitkowie, którzy gdzieś na tratwach, na jakichś tam częściach statku płynęli. Wody do oporu, dookoła, mogą rękę zanurzyć, mogą się obwodzić, a pić tego nie mogą. A słońce, tak jak na Pacyfiku, no to cały czas praży. I wiecie, oni przyszli do miejsca, widzą wodę i nie mogą jej się napić. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Wybaczcie, bracie i siostry, ale to jest taka społeczna głupota. Jak może cały naród mieć pretensje do Mojżesza? Co będziemy pić? I co Mojżesz miał mi odpowiedzieć? Wyobraź sobie, zgasło światło. A wszyscy do mnie mówicie, no i gdzie jest to światło? Jak my będziemy świecili w tym zborze? I co na przykład ja, stojąc tu z przodu, powiedzieć, co, ufajcie, energetyka się zatroszczy o nas. Co mam odpowiedzieć, jak po prostu nagle czegoś zabrakło i tego nie ma? Myślę, że normalne zachowanie, takie prawdziwe, jednościowe, polega na tym, że wszyscy zaczynają rozważać, jak ten problem pokonać. I myślę, że gdyby Izrael był pełen wiary, to by stanęli, by było tutaj zapisane, że wtedy Izrael stanął, zaczął Boga wielbić, że skoro wyciągnął ich z Egiptu, skoro tylu cudów dla nich dokonał, to na pewno wodę też dla nich znajdzie. Ale oni zamiast czekać na Boga cudów, oni woleli mieć pretensje. I bracia, to jest normalne. Słuchajcie, jako lider tam już jestem przyzwyczajony, że ludzie zawsze mają co jakiś czas pretensje do lidera, czy do liderki. No nie ma innej opcji, bo tak w Biblii to jest opisane. Musielibyśmy być wszyscy bardzo duchowi, żebyśmy się jednoczyli w problemach, a nie stawali przeciwko sobie w problemach. Musielibyśmy naprawdę żyć blisko Pana Boga. Izrael cały stanął przeciwko Mojżeszowi.
namówił nas, wyciągnął, no cuda były, owszem, a teraz siedzimy na pustyni i co nam po tych cudach w Egipcie, jak teraz mamy kłopoty. I znowu oczywiście, myślę, że sensacyjne informacje o grobach w Egipcie i o rybach i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie, wiecie, nawet to kiedyś przemyślałem, oni opowiadali, że tam był czosnek, cebula, ryby w Egipcie. Oczywiście w czasie, kiedy oni pracowali, to Egipcjanie łowili ryby, nie, i czosnek im hodowali. Po pracy, po ciężkiej pracy musieli sobie jeszcze nałapać tych ryb i hodować, więc oni, myślę, praktycznie 24 na dobę, jak niewolnicy, musieli pewne rzeczy zdobywać dla siebie. I oni tęsknili za tym. Najpierw krzyczą, że nie chcą być niewolnikami, a teraz tęsknią za tym. To jest właśnie ta ambiwalencja i ta głupota ludzka, że jak tylko coś nam się nie podoba, to my mówimy, że stare czasy były lepsze. Bracie i siostry, nie wiem, czy stare czasy były lepsze. Żyjemy w tych czasach i w tych czasach trzeba sobie dawać radę. Kiedy przyszli do miejsca, gdzie nie ma wody, to trzeba sprawdzić, jak tą wodę można zdobyć. Mojżesz wołał do Pana. Izraelici wołali do Mojżesza, a Mojżesz wołał do Pana. A Pan wskazał mu drzewo i rzucił je do wody. A woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich przepisy i prawo i tam go doświadczył. Oczywiście, jeżeli mowa, że jakieś drewno uzdrawia, no to myślę, że to jest wskazówka, żeby przenieść to do drzewa krzyża Pana Jezusa Chrystusa, że w krzyżu Jezusa jest uzdrowienie. Jak nas coś boli, jesteśmy spragnieni, mamy jakiekolwiek problemy, możemy naprawdę przyjść do Pana Jezusa. On na krzyżu zapłacił cenę, żeby nam pomóc. On na krzyżu udowodnił też nam, że nas tak bardzo kocha, że Jego życie oddaje za nasze życie, żebyśmy mogli żyć blisko Boga. I co Mojżesz powiedział do nich? I że jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga Twego i czynić będziecie to, co prawe w oczach Pana, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknę Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan Twój lekarz. Bracia i siostry, nawet choroby nas dopadają nieraz. Tu jest napisane, przestrzegaj Bożego Słowa, żyj Bożym Słowem, dbaj o wierność wobec Pana Boga i Bóg nawet choroby będzie odsuwał. A ja znam ludzi, którzy po prostu jak są chorzy, tylko mówią, jestem chory, wiadomo, że są chorzy i mówią, nie, bo mnie nie wysłuchał. Tu nie jest napisane, że masz się pomodlić, będziesz zdrowy. Tu jest napisane, żyj dla Pana, żyj z Panem, woli blisko Niego, on będzie Cię uzdrawiał też. Dobrze, bo czytałem ten fragment. Że tu jest obietnica uzdrowienia poprzez trwanie w Bogu, poprzez życie blisko Pana Boga. Czyli gdy przyszedł zły czas, gdy czuli się spragnieni, czuli się opadają z sił, jak się zachowali? Pretensje. Czy to jest bliskie nam? Że jak są jakieś kłopoty, to mają pretensje? No to jest właśnie zła postawa. Jak jest kłopot, to biegniemy tak, może Mojżesz to zwołał do Boga. Izrael wołał do Mojżesza, a Mojżesz wołał do Boga. Mojżesz wiedział, gdzie jest kierunek rozwiązania, w którym kierunku należy się zwrócić. I teraz, gdy nie podoba nam się przywództwo, to też jest trudny czas. Słuchajcie, jak ja jako pastor wam się nie podobał, to macie naprawdę trudny czas. Bo w niedzielę przychodzicie i mnie widzicie. Rozmawiacie ze mną, a ja mówię, no jako lider z innymi liderami postanowi się tak. I już ci się tam nóż w kieszeni otwiera, bo ty chciałeś inaczej. To jest trudny czas, bracia i siostry. Jeżeli my lubimy liderów, to jest nam łatwiej słuchać. A jeżeli nie lubimy się, możemy też się źle nastawić nawet. Może być tak, że mamy charaktery, które nie podobają się niektórym. To jest trudny czas. I teraz, jeżeli nie przygotujesz swojego serca, to będziesz próbował walczyć z liderami. A powiedzcie mi, co robi dobry lider? Poddaje się czy nie? No idziecie do dyrektora i mówicie, nie podoba mi się stanowisko pracy, nie podoba mi się wypłata, nie podoba mi się zasiłek urlopowy i tak dalej. I prezes mówił, pana bardzo przepraszam. Ja nie pomyślałem. No ja naprawdę nie pomyślałem, że stanowisko pracy panu nie odpowiada i że a ten zasiłek urlopowy rzeczywiście on jest za niski. No bije się w piersi, proszę pana. Niech pan idzie cały załodze powie, że się bije w piersi. Nie wiem, czy takiego prezesa, czy dyrektora byście gdzieś znaleźli. Co powie taki dyrektor czy prezes? Jest mi przykro. Ja chciałbym, nawet jak będzie bardzo, bardzo miły, to powiem, ja chciałbym nawet poprawić panu warunki, ale na razie nie mamy możliwości. No i jeżeli panu się nie podoba, będzie musiał pan się zwolnić. No raczej tak się mówi. Czyli jakby nie oczekujemy, że dyrektor czy prezes będzie nas słuchał. Nastawiamy się, że słuchamy prezesa.
Jeżeli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, to też staramy się współpracować z liderami i słuchać jakiegoś kierunku, który jest gdzieś przez liderów kreowany czy wskazywany. Nie dlatego, że oni muszą rządzić. Dlatego, że po prostu Biblia tak uczy. A my i życie nas tak uczy. Dlatego też w Biblii jest napisane, że mąż ma być głową w domu. Dlatego, żeby w trudnych sytuacjach ktoś podjął tą decyzję. Rozumiecie? W małżeństwie jest ważne partnerstwo, współpraca, wspólne rozwiązanie problemów, przeżywanie radości, smutku i tak dalej. Ale Biblia mówi, że mąż powinien być głową. Powinien. No, czy jest zawsze, no to już jest inne zagadnienie. I gdy nam się nie podoba jakieś przywództwo, no to wtedy zaczynamy walczyć. I to jest trudny czas. Naprawdę ludzie, którym się nie podoba przywódca, na trudny czas. I ja na przestrzeni swojego życia byłem w kilku kościołach, dlatego że byłem i w Krotoszynie, byłem na starszym kościoła i byłem w Jastrzębiu Zdroju przez ponad 4 lata w zborze i zanim tam powstał zbór w Jastrzębiu, to jeszcze do różnych innych kościołów dojeżdżałem na nabożeństwa tam na Śląsku i poznałem wielu ludzi i nieraz mi się nie podobało przywództwo. Dlaczego? No bo może charakter mi nie pasował, może to co mówią, może sposób głoszenia mi nie pasował. I powiem tak, te przywódcy mają normalny czas, ale ja miałem trudniejszy czas. Bo on coś mówił, to co miał w sercu, taki jaki jest, a ja coś tam przeżywałem, bo ja bym chciał, żeby było inaczej. Ale bracia i siostry, czemu ma być tak, jak ja akurat chcę? Nastawmy się, że ma być tak, jak chce Pan Jezus Chrystus. Amen. Nastawmy się, że On ustanawia i apostołowi, proroków, ewangelistowi, pasterzy, nauczycieli. Nastawmy się, że tak Bóg wybiera. Bądźmy pokorni wtedy przed tym. Ja nie mówię o zniewoleniu, jakimś niewolnictwie. Mówię o normalnej zasadzie. Dla mnie, jeżeli kogoś Bóg wyznaczył ewangelistą, ja nie będę z nim walczył, nie głosi Ewangelię, będę go wspierał we wszystkim. Jeżeli ktoś naucza, to się cieszę, że naucza, bo przekazuje Słowo Boże, czy wyjaśnia Słowo Boże, że łatwiej to zrozumieć. No tylko się cieszyć, że są ludzie, których Bóg gdzieś ustanowił, żeby pomagali. Amen? A największą przeszkodą naprawdę, ja zauważyłem, jesteśmy my sami zawsze. To nam się coś nie podoba, to my sobie narzekamy, to w nas najczęściej jest problem. Najczęściej, bracie i siostry. Nie mówię tutaj w standardzie, że zawsze to jest tylko nasz problem, ale najczęściej to jest nasz problem. I zwykła pokora i przyzwoitość nakazuje, żeby zacząć zawsze od siebie. Amen? Mówię o chrześcijańskim powstaniu. I zaraz po tragedii spowodowanej pożądliwością mięsa u Izraelitów. Pamiętacie, oni chcieli mięso i jak jeszcze to mięso było między zębami, to Bóg zaczął ich karać za tą pożądliwość. I zaraz po tym wydarzeniu, jest tak napisane, to jest Księga Liczb, 12 rozdział. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. Kraina Kusz to była Afryka. Więc być może czarnoskórą żonę sobie wziął. Nie wiem, czy oni byli nastawieni przeciwko innym nacjom, może kolor skóry im się nie podobał. Zaczęli narzekać na Mojżesza, bo sobie żonę wziął, nie taką, jak im odpowiadała. Bracie i siostry, kto sobie bierze żonę? Mąż czy rodzina? Bo Aaron i Miriam to była rodzina z Mojżeszem. I teraz oni jako starsi od Mojżesza, bo pamiętacie, Miriam ten koszyk pilnowała, więc Miriam była starsza, zaproponowała córce Faraona, żeby to dziecko oddać mamce, żeby wychowała to dziecko. I oni przychodzą i tego młodszego brata nie patrzyli na to, że Bóg go używa, nie patrzyli na to, jakie cuda, czyli nic. Najważniejsze, że czarnoskórą, ja już tak, to jest moje domniemanie, że czarnoskórą kobietę sobie wziął za żonę. Szwagierka mi się nie podobała. I zaczęli narzekać. I teraz tak. Mają pretensje o żonę, ale co oficjalna wersja im mówi? I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan co słyszy? Czyli pretensje mieli o żonę, ale oficjalna wersja była, że nas też Bóg używa tak, jak Mojżesza używa. No akurat ich nie używał tak, jak Mojżesza. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Tak ładnie pismo się to pisało Mojżesza. A oni mieli pretensje. Dlatego mówię, że nieraz przywódcy nam się nie podoba. Mojżesz im się nie podobał. Mojżesz mówi w imieniu Pana Boga, ale przez nas też Bóg mówi. I oni zamiast współpracować, zaczynają robić rozłam. Zaczęło się od tego, że szlagierka im się nie podoba.
Bracia i siostry, nigdy się nie wtrącajcie w to, kto kogo sobie bierze za mężów, za żonę. Nie wy z nim będziecie żyli i to nie jest wasze życie. Rozumiecie, co mi chodzi? A obrażać się, że ktoś wziął sobie taką, nie inną żonę, czy takiego, a innego męża, to jest głupota. Ciekawe, kogo Aaron i Miriam by za żonę dali Mojżeszowi. No bo oni może wiedzieli lepiej, jaka żona pasuje Mojżeszowi. Czyli kiedy jest zły czas, w którym może nam się nie podać przywództwo. I w tym czasie możesz biadolić, możesz narzekać, możesz mieć pretensje, możesz występować przeciwko. Ale prawda jest taka, że Bóg postanowił jedność i współpracę, a nie rywalizację i spory. Zgodzicie się ze mną? Oksana się ze mną zgadza. Następne, bardzo złe zachowanie. To jest akurat zły król, który był wrogi Izraelowi. Druga Królewska, 3 rozdział, 26-27 werset. Król Moabu zobaczył, że musi w tej walce ulec. Zebrał wokół siebie 700 mężów zdolnych jeszcze do boju, aby przedostać się do króla domu, lecz nie zdołał. Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć po nim panowanie i złożył go na całopalenie na murze. Wskutek tego powstało wielkie wzburzenie przeciwko Izraelitom, także tak, iż musieli od niego odstąpić i powrócić do swej ziemi. Tu widzimy, że w złym czasie ktoś jeszcze bardziej pogrąża się w zło. Czyli gdy przyszło oblężenie na tego pogańskiego króla, gdy wiedział, że już upada, to poszedł, złożył ofiarę. No to już w ogóle mi się w głowie nie mieści, że swojego własnego syna złożył na murze, żeby wszyscy widzieli krwawą ofiarę. I wtedy to zło zostało na tyle posilone, że Izraelici musieli się cofnąć. Więc może być tak, że w złym czasie będziesz jeszcze gorszy. Jeżeli nie pójdziesz za Bogiem, to w złym czasie zrobisz jeszcze głupsze, jeszcze gorsze rzeczy. I to jako ostrzeżenie trzeba przyjąć. Bracia i siostry, my musimy być ostrzeżeni w naszych sercach, w naszym rozumowaniu, że zło, jeśli go nie przepędzimy z naszego życia, ono będzie sobie uzurpowało prawo do nas i będzie nas namawiało do jeszcze głębszego wejścia w zło. Zło nigdy nas nie będzie namawiało do poprawy. Więc jeżeli z czymś żyjemy i pozwalamy, żeby to było w naszym życiu, to nie znasz dnia ani godziny, kiedy będzie się namawiało do jeszcze gorszych i głupszych rzeczy. Amen? Apostoł Paweł w więzieniu. W złym czasie co robił? Wielbił Pana Jezusa. To był naprawdę zły czas, bo napisałem sobie, wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tu, to jest Dzieje Apostolskie, od 16 rozdział, od 22 wersetu. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali się druzgami. Kto by chciał takie przeżycie? Że na rychu ściągają cię, do majka cię rozbierają cię tłuką jakimiś rózgami. Wiecie, tam rózgi w tamtych regionach, to wiecie, to nie są takie leszczynowe witki, no tylko raczej to są tak jak włók, takie, wiecie, porządne krzaki, z kolcami często, więc jakby takimi rózgami dostać, no to myślę, że by bolało. A gdy im wiele razów zadali, wrzucił ich do więzienia i nakazał stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, strącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby, czyli loch w lochu. Wewnętrzny loch, czyli jest zewnętrzny loch, jest wewnętrzny, czyli za podwójnymi kratami i jeszcze w dybach siedzą. I Paweł oczywiście z Sylasem usiedli, zaczęli płakać, że Bóg ich zostawił, że miał być tak pięknie, a są w więzieniu. W sercu się nic nie zmieniło. Zmieniły się okoliczności. Fatalnie jest, no to uwielbimy Pana Boga. Bracie i siostry, kto ma taką postawę? Jest fatalnie, to uwielbimy Boga. Rano wstanie i mówisz, ale się podleczuję, uwielbię Cię Panie Boże, aleluja. Mamy taką postawę? No Paweł taką miał. I taką postawę trzeba w sobie wymóc, czy trzeba wypracować. Nie może tak być, że po prostu my pozwalamy, żeby okoliczności brały górę nad naszym stanem wewnętrznym. Amen? A kiedy oni się tam modlili, to pamiętacie, bo to trzęsienie ziemi i się otworzyły drzwi więzienia i w końcu ten stróż więzienny też się nawrócił. Więc rewelacyjne cuda się działy. I teraz, bracia i siostry, czytamy taką historię. Ilu z nas padnie na pomysł, że jak przychodzi kryzys, to trzeba Boga wielbić? My czytamy i mówimy tak, Paweł to ale miał wiarę.
Najpierw zająłem, mówię, pan miał wiarę, a Marek mówi, tak, zaiste miał wiarę ogromną. Mówi, wielka ta wiara jego była, wielka, wielka. Chciało się taką mieć, chciało, ale nie mamy. Więc poczytamy jakieś fajne historie z Biblii i żadnych wniosków z tego nie wyciągamy. No naprawdę powinniśmy walczyć o to, żeby biblijny sposób zachowania, który jest wykazany, że płaci błogosławieństwo, żeby stosować. Jeżeli wielbienie Boga w kryzysie płaci wolnością dla Pawła, to czy nas powinien uwolnić z różnych innych rzeczy? Ale to mówię, kiedy przychodzi zły czas, nasza postawa jest bardzo często uwarunkowana naszym wcześniejszym sposobem życia. Jak biadolisz, kiedy jeszcze nie jesteś w więzieniu, to w więzieniu na pewno będziesz płakał. Raczej to by był jakieś, nie wiem, nawiedzenie Boże, żebyś ty, marudząc przez 15 lat, znalazł się w więzieniu i nagle Boga zaczynasz wielbić. To w tym więzieniu chyba cię Pan Bóg nawiedził w takim razie. Bo normalnie jest tylko gorzej z nami, a nie lepiej. Ślepy Bartymeusz, też z tego zapisałem. I przyszli do Jerycha, to jest Ewangelia Marka 10, rozdział 46. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział w przydrodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu. To słowo gromiło, no często jest do demonów używane, więc oni go tam naprawdę, myślę, że nieźle szportowali, żeby się przymknął. Idzie sobie Pan Jezus, fajna osoba, to jakiś facet się drze przy drodze i przeszkadza, może kazania nie słuchali, nie słyszeli dobrze, może rozmowy im zakłóca, no krzyczał niemo głosy. Gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, wołacie. Najpierw każą mu być cicho, ale nauczeni doświadczeniem, jak już Jezus kogoś woła, to coś się dzieje. I to jest cudowne, bracia i siostry, bo Kościół jest nazwany eklezją, czyli wywołani z. Jeżeli Jezus zawołał ślepego i wszyscy mówią: o, będą się działy rzeczy, ty już teraz ufaj tylko. Już coś się będzie fajnego działo. Nie wiedzieli co, ale wiedzieli, że coś się fajnego wydarzy. To Kościół jest powołany, żeby fajne rzeczy przeżywał. Bo jest wywołany tak, zawołał ślepego, tak Jezus zawołał każdego z nas, żebyśmy być częścią Kościoła. Kościół to jest dokładnie wywołanie z ciemności do światłości, z bycia nie ludem do bycia ludem Bożym. Tak nas Bóg powołał. I Jezus dał nam słowo, więc coś się będzie działo. Tylko tak, czy cię uciszą okoliczności, to wszystko, co przeżywasz, czy powiesz: nie, nie poddam się. I powiedzcie mi, jak tak słuchacie mnie, to co, mówicie: tak, nie poddam się. To bracia i siostry, tak mówmy, jak już naprawdę nas przyciśnie. Jak coś zaczniesz przeżywać, to przypomnij sobie choćby te parę rzeczy, o których mówiłem. Kobieta cierpiąca na krwotok, następna kobieta. Następna osoba, która walczyła o błogosławieństwo. Ona tak miała dosyć tego zła, że powiedziała: wstawiam wszystko na Jezusa, się przecisnę. I nie wiem, czy pamiętacie, Jezus mówi: o, ktoś się nie dotknął. A uczniowie mówią: no przecież wszyscy się pchają na ciebie. Cały tłum na ciebie napiera. A on mówi: nie, dotknął się mnie ktoś, bo moc ze mnie uszła. Czyli możesz się dotykać Jezusa od tak sobie i nic się nie będzie działo, a możesz dotknąć się Jezusa z wiarą i będzie się działo. Tylko to jest postawa. Czy masz postawę... przecież ta kobieta mogła stanąć na końcu tłumu i powiedzieć: tak, ja mam krwotok. Jestem taka biedna. Cały majątek wydałam na lekarzy. Już nic z tego mojego życia nie będzie. A ona powiedziała: nie, przecisnę się do Jezusa. I naprawdę próbowałem sobie kiedyś to zwizualizować czy sfabularyzować tak w myślach, jak ona się pchała przez ten tłum. Na pewno nie było to tak na koncertach, że ją podawali na rękach do góry. Więc na koncertach nie jest, to się rzuci, go tak noszą na rękach. Nikt tej kobiety nie nosił na rękach, bo się wszyscy pchali do Jezusa. Ludzie są egoistami, więc jak ja się pcham do Jezusa i kończył się pchał do Jezusa, to ja go na rękach nie podam Jezusowi. Tylko sam się będę pchał do tego Jezusa. Więc wszyscy się pchają do Jezusa, wszyscy w jednym kierunku. Więc nikt jej nie pomagał. I chyba tak wymyśliłem, że chyba z nogami jakoś musiała się przepychać. A może kuksańce rozdawała wszystkim, że się na chwilę usunęli i ona przeskakiwała po jednej osobie. I w końcu doszła do Jezusa. Nawet właśnie nie dotarła do Jezusa, tylko złapała jeszcze kraj jego szaty. I nagle się wydarzył cud. Bóg widział tą wiarę i tą kobietę pobłogosławił. Jak masz kryzysy, to się nie poddawaj.
I teraz jak masz kryzys, to nie mówię, jestem biedny, nie rozczulaj się nad swoją sytuacją, tylko przeczytaj historię ślepego Bartymeusza. Czy chciałbyś być ślepym człowiekiem, który siedzi przy drodze i żebrze? I powiedz, czy on był w gorszej sytuacji od ciebie, czy nie. I myślę, że w Polsce każdy z nas powie, że on był w gorszej sytuacji niż my. Więc nie narzekajmy, tylko szukajmy wtedy Pana Boga z wiarą. Nauczmy się takiego życia z wiarą. Apostołowie, gdy nastał zły czas, kiedy przyszli po Jezusa, Jezus w Getsemane się modlił, oni w Getsemane spali. Przyszedł zły czas, przyszli po Jezusa zbrojni. Co zrobili apostołowie? Uciekli. Uciekli. Tyle mieli wiary, że uciekli. A Piotr wcześniej mówił, że on życie dla niego odda. Uciekli. Więc deklaracje słowne trzeba zweryfikować, po prostu sprawdzić w życiu. Dlaczego uczniowie uciekli? Bo w czasie, kiedy Jezus się modlił, oni nie byli w stanie pokonać tej senności, tego smutku. Jest napisane, że spali ze smutku. Tak byli smutni, że poszli spać. Ilu z was, ja też lubię spać, jak jest bardzo smutnych. Podnieście rękę. Jak jest taki smutek przychodzi, to by przespał ten smutek. To jest normalne zachowanie ludzkie. My byśmy chcieli przespać problemy. A nie jest tak, że jak jest problem, ja wiem, że wtedy modlitwa nie idzie, ja wiem, że wtedy może cedzimy dwa słowa, ale też mamy dar języku, możemy w językach się pomodlić. Trzeba się przełamywać, a nie poddawać. Piotr, jak się zapalił Jezusa, to był zły czas, kiedy go pytali, czy ty z Nazarejczykiem też byłeś. Co on mówił? Że go tam nie było, że on go nie zna. Trzy razy się zapadł Pana Jezusa. Dlaczego się zapadł? Bo wcześniej on ciągle ufał sobie. On zamiast pilnować Bożego Słowa, on ufał sobie, że on jest bystry, on mówi, inni się ciebie zaprą, ja się nie zaprę. Piotr naprawdę był gościem z dużym ego. On naprawdę miał wysokie mniemanie o sobie. Wyobraźcie sobie 12 ludzi i jeden mówi tak, wy jesteście gorsi ode mnie. Wy się zaprzecie, ja się nie zaprę. Gdy pytali o Piotra ponadto, wszystko wiedział, pewno, że płaci. A nie wiedział, czy Jezus płaci. Wszystko wiedział Piotr. I nie wiem, czy z taką osobą się dobrze współpracuje, jak z apostołem Piotrem. Co dobrze się z taką mądralą współpracuje, czy nie? Z gościem, który wszystko wie. Judasz w złym czasie co zrobił? Sprzedał Jezusa. Zdradził go i sprzedał. Dlaczego? Bo wcześniej był złodziejem i zamiast rozprawić się z grzechami w swoim życiu, to on pozwalał, żeby grzech jego życie nurtował. Więc w złym czasie my się nie ostoimy i w złym czasie możemy bardzo niebiblijne postawy przyjmować. A zły czas przychodzi dla każdego. Czytaliśmy na początku o tym domu zbudowanym na skalę i zbudowanym na piasku. Tak naprawdę na każdego przychodzi trudny czas. Jak teraz przeżywasz jakiś trudny czas, no nic nowego cię nie spotkało, ani mnie też nic nowego nie spotkało. Jezeber, nawet Jezeber zapisałem. Pamiętacie tą złą królową, której proroków, bo ona utrzymała proroków Baala i Aszery, kilkuset ludzi i Eliasz zabił tych proroków. I później on było proroctwo powiedziane, że psy ją rozszarpią. I kiedy Jehu, czyli wykonawca tej kary Bożej, pojawił się przy niej druga królewska 9:30. Jehu zaś przybył do Jezreel, gdy dowiedziała się o tym Izebel, podwaliła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. Wiecie, ona może była piękną kobietą. W każdym razie, zamiast pokutować, to ona jeszcze próbowała nęcić na jakieś swoje uroki. I wtedy Jehu się spytał, kto jest tam ze mną, wyrzucili ją eunuchowie. I jak kazał ją później pogrzebać, to się okazało, że niestety psy już ją zjadły. W złym czasie ona nadal trwała w złe. Gdy przyszedł kres jej dni, zamiast pokutować, nie wiem, czy czytaliście o Ahabie, że Ahab był złym królem, ale Ahab się na przykład potrafił ukorzyć przed Bogiem. I Bóg dał mu tak. I znowu przyszło Boże błogosławieństwo. Jezebel nie pokutowała. Więc musimy zdać sobie też sprawę z tego, że możemy być ludźmi, którzy w złym czasie nadal głupio postępują. A powinniśmy mieć wspomnienia, przypomnieć sobie, co mówi Boże Słowo i nawrócić się, czyli zmienić to myślenie, a później zmienić się też nasze postępowanie. Wykorzystujcie czas, bo dni są
złe. Efezjan 5, rozdział 15-17. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wydawało mi się kiedyś, że do chrześcijan pisać, żeby się nie zachowywali głupio, tylko mądrze, trzeba pisać, że wszyscy chrześcijanie są mądrzy. Naprawdę mi się wydawało, że jak człowiek spotyka Chrystusa, to taka przemiana w nim następuje, taka przychodzi mądrość, uświęcenie i dobro, że wielu rzeczy nie trzeba im mówić. Natomiast się okazuje, nawet w listach Paweł co chwilę mówi, co oni mają zrobić. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Wykorzystywanie czasu tu, w tych trzech wersetach, jest pokazane jako mądrość, jako dobre decyzje, jako dobre postępowanie. To jest wykorzystywanie czasu. Karcz grom napominaj. Pamiętacie? To też jest słowa apostoła Pawła. Wszystkiego nie będę pił. Gehazi. Kiedy Naamana naciągnął na dar, to prorok mu powiedział coś takiego. Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby zrobić to i to? Czy to był odpowiedni czas? Dlatego między innymi to co mówię, że co robimy w złym czasie? Gehazi w tym czasie powinien Boga szukać, a nie szukać pieniędzy i naciągać i kłamać. I jest napisane, że trąb Naamana przylgnął do Gehaziego i wiecie, to czytałem to wczoraj sobie jeszcze, i do jego dzieci. On załatwił przekleństwo dla swojej rodziny w swoim postępowaniu. To nie było tylko jakby kara dla niego. To było przekleństwo dla rodziny. Więc my możemy tak, pomimo tego, że znamy Boże Słowo, możemy taką głupotę jakąś zrobić, że mamy kłopot my i nasze dzieci jeszcze z tego będą w cudzysłowie korzystały. Z tego zła, które sami zapraszamy do życia. Bracia i siostry, my nie naciągamy, nie biegamy za kimś, żeby nam dał pieniądze. Ale bracia i siostry, powiedzcie mi, czy lenistwem nie można zarazić swoich dzieci i wnuków? Czy brakiem rozsądku nie można zarazić dzieci i wnuków? Czy mądrowaniem się nie możemy zarazić? My dużo rzeczy mamy, którymi możemy pozarażać. Poniżaniem kobiet, tak samo możemy pozarażać nasze dzieci. I później syn wyjdzie, ożeni się i będziesz miał problem, bo on będzie poniżał twoją synową. I ty jak zwrócisz uwagę, to będziesz, a ty jak się do mamy odzywać przez całe życie? Rozumiecie, co mi chodzi? My możemy zarażać, bo w złym czasie mamy przyjść do Boga, żeby nam pomagał, wyzwalał, wspomagał nas. Izraelici też w złym czasie krzyczeli, kiedy Faraon ich gonił, zamiast ufać. Bo wcześniej nie ufali, no to teraz jak przyszedł kryzys, Faraon ich dogonił, to jest zły czas. Słuchajcie, przykładów mam jeszcze dużo. Ale jeszcze jeden przykład. Kiedy prorok przyszedł do wdowy w Sarepcie, pamiętacie tą historię, jak nie będę czytał, bo nie chcę przedłużać. Tam jest napisane tak. Przyszedł i mówi, daj mi coś zjeść. Ona mówi, no zostało mi troszkę mąki, troszkę oliwy. Jak to przyrządzę, to zjem z synem, później umrzemy z głodu. Ale dobra, zrobię ci na słowo twoje. A prorok powiedział na zasadzie, tak mówi Pan, mąki nie zabraknie, oliwa się nie skończy, dopóki jakby ten czas głodu się nie zakończy. I wyobraź sobie kobietę, której śmierć głodowa patrzy w oczy, a ona kamień przywyższa. To trzeba nawet mieć wielką wiarę. Normalnie to przyjdzie, czyś ty zwariował, ty ode mnie chcesz chleb, jak tu wszyscy umierają, syna mi chcesz, żeby szybciej niż synu, albo ty dorosły człowiek chcesz się najeść. Ona powiedziała, skoro na tej zasadzie, skoro prorok, skoro Bóg tak powiedział, ja to wykonam. I my róbmy po prostu znowu, Boże, bez zdawania się w jakiejś oceny, czy to jest logiczne, czy nielogiczne. Jeżeli Biblia mówi, pojednaj się z bratem czy siostrą, czy żyj w zgodzie z bratem i siostrą, twoja logika tam jest, nie jest potrzebna. Ty masz po prostu żyć w zgodzie. Jeśli się pokłócisz z kimś, Biblia mówi, pojednaj się. Czy tam trzeba dużo logiki, trzeba rozkminiać nocami, dlaczego się nie pojednuje, czy po prostu iść i powiedzieć, wyciągnąć rękę, powiedzieć, ja chcę się pojednać. My nieraz, zamiast myśleć, powinniśmy wykonać. Dużo więcej błogosławieństwa byśmy mieli. Amen. A są inne elementy, które oczywiście mamy rozmyślać, mamy przemyśleć, mamy rozważyć. I na koniec jeszcze o tych 10 pannach, które były mądre i głupie, zapisałem sobie.
Historia o tym spóźnieniu całkowicie zgadza się z życiem. Doktor J. Alexander Sindley opowiadał, jak sam widział coś podobnego w Palestynie. Kiedy zbliżaliśmy się do bram galilejskiego miasta, pisze on, ujrzałem 10 dziewcząt ubranych świątecznie, odgrywających jakąś scenę z muzycznymi instrumentami. Tańczyły one wzdłuż drogi przed naszym samochodem. Kiedy zapytałem, co właściwie czynią, tutejszy człowiek odpowiedział mi, że dotrzymują one towarzystwa pannie młodej, aż do czasu nadejścia pana młodego. Zapytałem go, czy mogliby się przyjrzeć tej ceremonii zaświątecznej. On jednak począsnął głową, odpowiadając, może się to wydarzyć dziś wieczorem, albo jutro wieczorem, albo pojutrze wieczorem. Nikt nie wie dokładnie, kiedy to będzie miało miejsce. Następnie opowiedział nam, że jedną z największych sensacji, jakie może się wydarzyć na weselu mieszkaństwa lub wieśniaków w Palestynie, jest przyłapanie oczekującej grupy panny młodej na drzemce. Dlatego właśnie pan młody przybywa niespodziewanie, czasami o północy, i prawdą jest, że opinia publiczna wymaga, aby posłał on przed sobą człowieka, który woła na ulicy: uwaga, pan młody nadchodzi. Ale może się to wydarzyć o każdym czasie. Dlatego właśnie towarzyszki panny młodej muszą być ciągle gotowe, ażeby wyjść na ulicę o każdej porze i spotkać go wtedy właśnie, kiedy zechce przybyć. Również prawdą jest, że nie wolno nikomu przebywać na ulicy bez lampy, w ciemnościach nocy. A także to, że po przybyciu pana młodego i zamknięciu drzwi, spóźnieni goście nigdy nie są dopuszczani do udziału w ceremonii zaślubin. W taki sposób jeszcze dzisiaj, w XX wieku, całe dramatyczne przedstawienie, które Jezus opowiedział, powtarza się regularnie. Nie jest to więc jakaś zmyślona historia, ale urywek z życia wsi palestyńskiej. Ja nie wiedziałem, że to jest realne. Czyli bez lampy, bez oczekiwania jest się niewpuszczonym na wesele. No i stoimy z boku. Jak to się ma oczywiście do naszego życia. Bracie i siostry, dla tych panien, które nie były wpuszczone, to był zły czas. Bardzo zły. A dlaczego taki zły czas nastąpił, że nie były wpuszczone na to wesele? Dlatego, że wcześniej nie zadbały o ulicę. I w złym czasie my sobie nie damy rady, jak się wcześniej nie przygotujemy. Ja myślę, że taki naprawdę trudny czas dla naszego życia jeszcze nie nadszedł. Wiecie, o co mi chodzi. Ja to zawsze obserwuję, jak druga wojna wybuchła, jak jakieś naprawdę potężne kataklizmy przychodzą, wtedy dopiero człowiek to, co miał, co zdobył wcześniej, to może z tego skorzystać. Jeśli my nie zainwestujemy w życie z Bogiem, w trudnych czasach nie będziemy mieli wiary. Nie będziemy modlili się, będziemy płakali, narzekali, diadolili, będziemy pretensje mieli jeden do drugiego, do liderów, do wszystkich będziemy mieli pretensje. Bo w czasie, kiedy trzeba było szukać Pana Boga, my go nie szukaliśmy. Byliśmy zajęci innymi rzeczami. A kiedy przychodzi ta burza, przychodzi jakikolwiek kryzys do naszego życia, no nie pomyślimy, bo skąd je mamy wziąć. Amen? Dlatego ja chciałbym, i zresztą zbór Laodycei, to jest też zbór, który w czasie, kiedy miał się przygotować na spotkanie Pana Jezusa, to oni mówili, mamy wszystko, nikogo nie potrzebujemy, a Jezus z boku stoi i puka do kościoła, żeby ktoś go wpuścił. Więc zdajmy sobie z tego sprawę, że wiele elementów Biblii przestrzega nas, że naturalną konsekwencją w złym czasie jest upadek, jeśli wcześniej nie inwestujemy w Boże Słowo, w szukanie Pana Boga. Amen? Ja już spotkałem wielu chrześcijan rozczarowanych Panem Bogiem, chrześcijaństwem. I nieraz, wiecie, okazuje się, rozmawiam z kimś, on mówi, że jest rozczarowany. Ja mówię, a co się stało? A, bo miałem proroctwo, takie i takie. Ja mówię, a czemu nie sprawdziłeś tego proroctwa? A czemu z Biblią tego nie porównałeś? A po co słuchasz człowieka? Najpierw Pana Boga posłuchaj. Czemu nie zweryfikowałeś tego z kimś? Oparłeś się na jakimś słowie i teraz leżysz. Pretensje może być tylko do siebie. Amen? Bo Biblia mówi, że proroctwo należy, co? Rozważyć, sprawdzić. I to nie chodzi o to, że sam tylko rozumiesz proroctwo. Idź do jakiegoś brata, siostry, starszych, starzeń wiary i tak dalej. Porozmawiajcie sobie, sprawdźcie te słowa, co widziałem. Sprawdzajcie sny, które macie, sprawdzajcie wizje, które nie macie. Trzeba sprawdzać, nie można się opierać dlatego, że coś widziałem. Ja wiecie, miałem już takie, jak się człowiek przejmie, to też może mieć różne głupie sny. Z przemęczenia też różne głupie sny. Trzeba sprawdzać to, co do nas dociera, a nie łatwowiernie wierzyć temu. Amen? Podsumowując, bo chyba trochę przyciągnąłem. Bracie i siostry, złe czasy na pewno były i jeszcze będą. I złe chwile w naszym życiu też się pojawią. Jezus nigdy tego nie ukrywał. On mówił o wojnach, o wieściach wojennych, mówił o biedzie, o głodzie, w różnych rzeczach Jezus opowiedział. I mówił, co powiedział chrześcijanom?
Że jak ktoś idzie, to mam głowę podnieść w górę, bo przyjście Pana się zbliża. Zupełnie inne myślenie. Jak można powiedzieć, przychodzi wojna, a ktoś głowę w górę, Jezus niedługo przyjdzie. No jak wariat. Ale tak naprawdę nasza wiara działa, że zło nie pokonuje nas, bo my ufamy Panu Bogu. I zachowujemy się naprawdę dla ludzi z zewnątrz, którzy nie ufają Bogu, nielogicznie kompletnie. Tylko w złym czasie, żeby dobrze się zachować, trzeba inwestować przed tym złym czasem już. Amen? Przeto, iż zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowałem cię w godzinie próby, która ma nabyć na cały świat. To jest sprawa, który bardzo lubię. Przeto, iż zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowałem cię w godzinie próby, która ma przyjść na cały świat. I to nie będzie jako podsumowanie tego kazania. Pochylmy nasze głowy.